pobłogosławił grób naszych braci, polskich żołnierzy kampanii wrześniowej. Miłosierny Boże, Ty dajesz odpoczynek duszom wiernych. Prosimy Cię, pobłogosław ten grób i uwolnij od wszelkich grzechów dusze naszych braci, żołnierzy polskich, których ciała tu składamy, aby mogli razem ze świętymi bez końca radować się w Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciała naszych braci, polskich żołnierzy kampanii wrześniowej, wskrzesił w chwale i powołał ich do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Abyś nad śmiercią Łazarza pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią poległych żołnierzy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia. Obdarz poległych żołnierzy życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym. Prowadź poległych żołnierzy do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci poległych żołnierzy. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący Boże, Ty przez śmierć krzyżową Twojego Syna Jezusa Chrystusa zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez Jego chwalebne zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie nieśmiertelne. Wysłuchaj nasze prośby za polskich żołnierzy, którzy umarli w Chrystusie i z ufnością oczekują zmartwychwstania. Spraw, aby ci, którzy na ziemi poznali Ciebie przez wiarę, nieustannie chwalili Cię w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa kapłanów obrządku grekokatolickiego. Błogosławiony Bóg nasz, w każdym czasie, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się i pobłogosław. Chrystus, prawdziwy Bóg nasz, rządzącej żywymi i zmarłymi, dla modlitw najczystszej swojej Matki, świętych, sławnych i chwalebnych apostołów, błogosławionych i bogobójnych ojców naszych i wszystkich świętych,
duszy zmarłych wojowników, umieści w przybytkach sprawiedliwych dla odpoczynku na łonie Abrahama, zaliczy do sprawiedliwych i zmiłuje się nad nami, bo jest dobrym przyjacielem człowieka. Amen. Niech was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da wam pić ze źródła wody życia. Prochem jesteście i w proch się obrócicie, ale Pan wskrzesi was w dniu ostatecznym. Żyjcie w pokoju. Złożymy ciała naszych braci, polskich żołnierzy, poległych w kampanii wrześniowej na naszym terenie. Złożymy ich w grobie. Będą pośród nas. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi ciała naszych braci, gdy przyjdzie w chwale. Powierzamy ich Maryi, Matce Miłosierdzia. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadzieją nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o jeszcze raz pragnę bardzo serdecznie podziękować księdzu kanonikowi Zbigniewowi, panu wójtowi Karolowi za to, że podjęli taką inicjatywę, wszystkim, którzy współpracowali, przedstawicielom różnych szczebli władz, IPN-owi, wojsku naszemu, drogim żołnierzom. Dziękuję grupom rekonstrukcyjnym, sztandarom, pocztom sztandarowym. Dziękuję wam wszystkim. Niech ten pomnik, niech ten grób będzie zawsze otaczany miłością, pamięcią. Tu przynoście kwiaty, świece, zatrzymajcie się ze zdrowaśką. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Cel! Zabezpiecz! Bruń! Napad! Bruń! Drugi szereg krok na wprost! Marsz! Thank you.
Małgosia, pani Małgosiu, prosimy pana. A gdzie jeszcze? Gdzie są jeszcze? No chodźcie za mną. Chodźcie za mną.
No Ewa, tam jak on mi się wydaje. To jak? Ja się nie będę wydarła. Proszę bardzo, teraz wszyscy patrzymy tu. Jeszcze tym drugim aparatem tej pani. Tak? Proszę bardzo. Teraz jeszcze tutaj niziutko z kwiatami. Jeszcze wezmę z tym pomnikiem. Może bliżej pomnika, bo państwo jesteście tutaj, a nie ma pomnika. To chodźcie tutaj, przesuniemy się. Tak, bo bliżej pomnika byś prosiła. Przesuniemy się troszkę, chodźcie bliżej. Nie ma. Proszę, tutaj bliżej pomnika. Tu jeszcze odsunę, żeby było tych strażaków naszych widać. I tutaj, proszę bardzo, jeszcze jedno. I zaraz zrobię na tym waszym, bo tylko zrobiłam komórkę. Sekundkę, jeszcze ten. Proszę bardzo. Proszę bardzo.